Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Series Game w Europa Universalis 2 z modem Accept. Co się ciekawego dzieje oprócz tego, że... Z kim moje się biło? Z Uzbekami? Okej. Okay. Nie chcieli mnie na wojnę, to nie. Na wojnę z Wotowodą nie przypomniałem sobie, że miał cokolwiek do powiedzenia. Kupcy. Ej, no żeby już nawet tam się udawało, to jest coś nietypowego. Wiecie co, mogę chcieć pomóc, bo to nie mojej sojusznicy. W sumie wydaje mi się, że teraz powinno być odrobinę spokojniej. O mój Boże! Francja poszła na wojnę z państwem papieskim. Podstawowa zasada jest taka, że jeżeli ktoś podbije państwo papieskie, to z automatu wszyscy dostają powód do wojny takie państwo, o ile oczywiście są oni katolikami. Na ogół to się nie zdarza, chyba że... O! Dobre pytanie. Plus 300... Uuu, boy! 300 dukatów albo podatki. Nie jestem pewien, czy podatki są lepsze, czy... Wezmę dukaty. Dobra, tak jak moja armia pomogła z buntownikami, no teraz niech sobie radzą ze Złotowodą. Wiedziałem, że przejmowanie tego poczaku byłoby złym pomysłem. Turcy zaczynają ekspandować na północ? Do czego to doszło? No chwilę, to Turcy wypowiedzieli wojnę, prawda? Nie, to Węgry powiedziały wojnę Turcji. O Boże. Ale nie przestałem mnie nigdy zaskakiwać. Gdybym jeszcze mógł wypowiedzieć... Znaczy zająć Śląsk, to już mogę, byłoby świetnie, ale na razie nie ma o czym dyskutować. Zresztą... Jak mam w ogóle cokolwiek myśleć z tymi Czechami w momencie, kiedy oni mają na swoim terenie około 70 tysięcy... 70 przesadzień odrobinę, ale 60 lekko ręką. Też jak na razie o żadnych podbojach w stronę Czech nie ma o czym mówić. Mam nadzieję, że muzyka, która ci w tle zbytnio nie będzie nikomu przeszkadzała. Ja już w dużym skrócie włączyłem MF, muzykę klasyczną. Tak trochę klimatycznie. Coś ciekawego się dzieje. Ildefonso wciąż jest angielskie. Jakaś mi to na specjalnie nie dziwi. Francja jest na wojnie znowu z Anglią. Boże, ile tych wojen naraz. Nie chcę wiedzieć, co tam się dzieje. Dlaczego media ma tak dziwnie prowincje odłożone właściwie? Dobra. Kolejna tona buntowników. No dobra, jak już mogę, to nie pomogę. No i raczej się będą chcieli mojej pomocy. No chyba będą chcieli. Populacja wzrosła. A jeszcze. A nie, czekaj, to buntownicy. Boże! Czemu mam. No tak, chcieli pomóc swoim własnym sojusznikom. Słuchacie RMF muzyka. Boże jedyny! Turcy, co wy odwalacie? Tak narzekałem, że się nic nie dzieje, to się zaczęło dziać, a? Dobra, to ja skorzystam z okazji. O matko jedyna. Albo mi się wydaje, albo właśnie pół Niemiec się ze sobą bije. No ba, pół to może przesadziłem, ale... Hesja, Moguncja, Saksonia, Klefs i Palatyna przeciwko Wenecji, Sztadburgowi, Styrii, Wittenbergi i Mantui. Austria jest teraz strasznie podatna na wszelkiego rodzaju wojny. O, to nietypowe. Na ogół kraje się zgadzają na tego typu rzeczy. Zanektuj Mazowsze. Ja z wielką chęcią. Gdyby nie fakt, że za bardzo nie ma jak tego zrobić.
to wojsko buduje tak bardziej na zasadzie, żeby było, szczerze mówiąc. Boże jedyny. Co ta Litwa, to nawet ja nie. Znaczy, zawsze lepiej jest mieć jakieś tam wojsko i możliwość do budowania większej ilości później, niż mieć wojsko po prostu stojące i potem nie muszę nic z nim zrobić. Znaczy, mieć potrzebę zbudowania wojska i nie móc go zbudować. O, tak, to bardziej chciałem powiedzieć. Pomorze raczej na bliższym czasie nie zajmę. Mecklenburgia jest moim wasalem, Brema jest moim wasalem. No i dobra. Co ciekawego się dzieje? Ciekawe jak ta sytuacja tutaj... O mój święty Boże! Tyle, bo... To jest eventowe, prawda? Ja plus 9 z eventów. Ach, matko. To co się tu dzieje? Jeszcze raz? I dlaczego Austria mnie tak nie lubi? Nie mam pojęcia. Z Gisem-Bandenburg ja właśnie poszłam na wojnę z Saksonią. Bo czemu by nie? Ach, no cóż. To jak wygląda ta sytuacja Turków? Wciąż się biją ze wszystkim, z kim się da. O mamo. Nie mam pojęcia, co się tutaj dzieje właściwie. Czy połowa XV wieku to był historycznie jakiś okres, w którym wybuchało dużo wojen? Sam osobiście w tej chwili jeszcze bardzo nie kojarzę. Będzie sam jeszcze trochę i zacznę się zastanawiać nad wyjściem z tego sojuszu w sumie. Możesz się zapytać dlaczego. Po prostu nie lubię nie być przywódcą sojuszu, w ten sposób powiemy. W momencie, kiedy jesteśmy przywódcą sojuszu, mamy znacznie większą kontrolę nad tym. Wow, Portugalia poszła na wojnę z Granadą. Serio. Mam większą kontrolę nad tym, co się dokładnie będzie działo w przypadku rezolucji pokojowych. A tak, to może być sytuacja, po której... O, spójrzcie, zostaliśmy zrobieni przez Isinów Ciula tylko dlatego, że podpisali za naszymi plecami pokój. Strasznie to jest denerwujące, jeżeli się stanie. Dlatego mam nadzieję, że się nie stanie. Aha. Czy mam na kogoś powód do wojny w ogóle w tej chwili? Casus Belli, Casus Belli. Natwen ma zawsze Litwę. Katedra. Nie, nie chcę katedry. Odejmą mi się punkty zwycięstwa, ale jakoś specjalnie mnie to nie rusza. Szczerze mówiąc, wolę ujemne punkty zwycięstwa niż płacić 200 dukatów za coś takiego. Na litość boską. Ktoś kogoś zaanektował. Aż to. Jest Saksonia zaanektowała Strasburg. Okej. To ma sens. Gdzie Czesi poszli na wojnę? No w to już akurat nie wierzę. Czesi pójśli na wojnę. O Boże święty, Czesi poszli na wojnę z Austrią. Nawet nie wiecie, jak oni się o to w tej chwili bardzo proszą. Gdybym jeszcze wiedział, co się tu dokładnie dzieje. No chwilę. Ktoś jest jeszcze? Tyrol. No tak, tylko że w tej chwili jak pójdę na wojnę z Czechami, to idę też na wojnę z Węgrami. To jest trochę niebezpieczne. Wiem, że ostatnio poszło mi to w miarę w porządku, ale to nie oznacza, że tym razem będzie podobnie. Zwłaszcza w momencie, kiedy nie widać dokładnie, co się dzieje z ich armiami nawet. Chciałbym wiedzieć. Może chociażby? Tyle, jakąś tam armię ma niby. Powiedzcie mi, gdybym wiedział, co się tu dokładnie dzieje, to nie miałby absolutnie żadnych problemów z tym, żeby... A gdyby tak jednak... O mój Boże! Co się stało z Złotą Worldą? Nagle powstał Krym. Krym zajął 90% tych terenów. Okej. Okay. Och. Spójrzcie. Zakon się rozrasta. O Boże! Czemu? Czechy zajmują Austrię. Nie będę się o to kłócił. Brandenburgia zajmuje Saksonię.
Tak, chcę, żeby Gdańsk był naszą narodową prowincją. Zdecydowanie chcę, żeby Gdańsk do ciekawych należał. Od razu ładniej to wygląda. Jak widać, nie za bardzo mam w tej chwili możliwość pójść na wojnę z Czechami, biorąc pod uwagę, ile oni armii mają. Bardzo zwyczajnie językować w tym momencie. Dość sporo stawiałem na szczęście w wypadku tej wojny, a tej mogłbym się już tak nie poszczęścić. Zresztą poszedłem jednocześnie na wojnę z Węgrami. To się nigdy dobrze nie kończy. Czechy zajęły, Węgry zajęły. Boże. Ja zaczynam się martwić o biedne Austrię. O, Pomorze weszło do sojuszu. Jakie to miłe i sympatyczne wygląda. Ja zawsze mógłbym po cichu. Nie, w tej chwili dyplomatyczna aneksja nie wchodzi w ogóle. Nie ma o czym dyskutować. Czasami się da, ale to raczej nie jest jedna z tych... Chwilę. Czy wy widzicie tą sytuację tutaj? Drodzy Państwo. Czechy zaczęły przegrywać wojnę. Czy mamy jakikolwiek powód do wojny? Jasne, że nie. I jednocześnie pójdę na wojnę z Węgrami. Którzy nie wiem, czy nie są przywódcami tego cholernego sojuszu. To co robi innego przy rzeczy mojego życia? Tylko 16 dukatów miesięcznie. Spodziewałem się czegoś większego. Jak miło. O, Węgry nie dołączyły. Zacnie. W takim razie nie potrzebuję pomocy w ogóle. Nie, w momencie, kiedy Węgry nie dołączają do takiej walki, nie ma o czym dyskutować w ogóle. Dobra, idę na S. Mam nadzieję, że zdążę się do tego czasu tą zimę skończyć. Dobra. No widzicie, idealnie. Dobra. Teraz tak, to obrażymy. I pójdziemy częścią armii dalej. Na ogół wojna się prowadzi tak, żeby po prostu wspomagać się dane prowincje, a nie starać się na siłę wygrywać potyczek wszelkiego rodzaju. Bo wygrywanie potyczek samo w sobie nie daje nam absolutnie nic. No dobra, tutaj dopiero co powstała nasza armia, więc nie dziwię się, jak przegramy. No i tego się obawiałem. Dobra, co my tu mamy? Sule tak wygrywa. Och, naprawdę dostaję kolejną prowincję. O tym właśnie marzyłem. A tym razem powinien już wygrać. Świetnie. Cudownie. Dobra. Jedyne, co mnie pociesza, to fakt, że oblegam praktycznie cały kraj w tym momencie. Aż mam stabilności trochę mało, to już zupełnie inna sprawa. Dobra, Śląsk jest mój. Pulpy. Dobra. Oferują mi 138 dukatów w momencie, kiedy oblega mi praktycznie cały kraj. No, po Chanspach, które dopiero co zostali zresztą. To nie jest dobra oferta w tym momencie. I nie mam zamiaru na nią przystawać, pod żadnym pozorem. Dobra. Czy sobie da radę? Daj sobie radę. Mówię, teraz tylko muszę poczekać, aż wszystko się obręży, tak jak powinno. Tak naprawdę nic już nie stoi na przeszkodzie, żebym mógł zająć całe Czechy. Znaczy, zająć w sensie oblegać wszystkie ich prowincje, o tak powiem. Bo to absolutnie nie oznacza, że te wszystkie prowincje Śląsk-Morawy. Brzmi kusząco, ale nie w takiej sytuacji.
Znaczy, to trzeba też rozpatrywać na zasadzie, że jestem w bardzo dobrej sytuacji wojennej w tym momencie i nie ma sensu próbować w tej chwili od razu z automatu kończyć wojnę. Przynajmniej ja to tak rozpatruję. Może kiedy możemy coś więcej ugrać, czemu nie? Dobra, będę poszło wsparcie z tego, co widzę. Pytanie, czy ono zdąży dojść na czas? Dobra, samo porę. Prawy Śląski. Co moje? Czy dam radę? To jest pytanie. Dam radę. No. Huh, udało się. Teraz jeszcze tylko przejść do Ansbach i tutaj nie przegrać. Powiedziałem nie przegrać. Dziękuję. I teraz tylko to oblegać. Dobra, 15 Śląsk Murawy nie obchodzi mnie to chwilowo. Wy tu stoicie i po prostu się z niej bijcie. Czy ja z kimś jeszcze jestem na wojnie z zakonami chyba? Jeżeli dobrze pamiętam. No dobra. 27 Śląsk Murawy. No dobra. Ansbach. Czy oni napadli ze mną wygraj? Czy chcecie mi powiedzieć, że oni ze mną wygraj? O Jezu. Skąd im się wzięło 27 tysięcy wojska? To mnie w tej chwili interesuje. Dobra. Chyba się jednak na to zgodzę, wiecie? Bo nie mam zielonego pojęcia, skąd tutaj nagle to armię zostaje. Ona z Austrii wróciła? Chyba tak. Tak czy jak, Śląsk, Morawy są moje. Taki RMF, plan. Muzyka klasyczna. Miałem nadzieję, że uda mi się ugrać z tej wojny trochę więcej, ale... Cóż. Ważne jest, że w ogóle coś się udało. Powiem więcej, udało się więcej niż się spodziewałem. Planowałem pójść tylko po Śląsk. No, dajcie mi się stąd wycofać. Aż potrzebuję armii przy okazji. To już zupełnie inna sprawa, bo praktycznie cała mi padła od... To jest jakiś dowódca prawdopodobnie. Bo innej opcji, żeby tak nagle stracić większość wojska, nie widzę. Czy jest to dowódca? Iliż podjebrat. Tak, i najśmieszniejsze jest to, że w tej chwili mogę spokojnie wejść mariaż. To nie ma absolutnie żadnego sensu. Jestem na wojnie? Nie jestem na wojnie. Stabilność mi rośnie strasznie wolno? Bywało gorzej. No dobra. O, pa. Pewnie nie zostaje kupców. Tasę kupców w centrach handlowych. Żyć nie umierać. Ale Morawy to już raczej nie jest moja prowincja, co? No niestety. Ale nie spodziewałem się, że Austria aż tak odpadnie. Salzburga pewnie nigdy nie tracą. Czy oni jeszcze są na wojnie z Węgrami? O Jezu. Wiecie co, szczerze mówiąc, aż mi tak przykro, jak na to patrzę. Mogę sobie pozwolić w tej chwili na 15 buntów? Nie. A mogę sobie pozwolić na jeden mniejszy bunt. Gdybym miał lepszą sytuację ekonomiczno-militarną, to z pewnością wybrałbym opcję z podatkami, ale w takim wypadku chcę, żeby to się uspokoiło wszystko. Zwłaszcza, że mam trochę wyświechtaną reputację wśród innych krajów europejskich. Z pewnych niewyjaśnionych przyczyn zresztą. No, bo czas sobie podbić odrobinę stabilność, bo to się zaczyna robić niedorzeczne. O! Co? Moment! Zaczynam się martwić. Francja nie może odzyskać swojej stolicy, dlatego przyjęła Gibraltar. To ma sens. No, bo też jak płacę jednego dukata. To nieźle.
ten dowódca, którego chyba wcześniej tak rozjechał, jak chciał, właśnie wszedł na tron. Czyli walczymy z królem. Ciekawe. Ach, no dobra. Węgrom się flaga zmieniła, dobrze wiedzieć. Kiedyś byli moimi wasalami. To były piękne czasy. W tej chwili wasali mam tylko 6. Tylko. Ktoś może powiedzieć, on jeszcze wybrzydza. Mam pomysł, pomoże, przejdź do mnie. Wiem, że chcesz. Wiem, że tak nie działa i bo to trochę zbyt piękne, ale... Oh well. Pomarzyć zawsze mogę. To by było całkiem zabawne, gdyby aż tak bardzo się zbuntowali, że się na wszystkim skończyło. Co się tu właściwie dzieje? Austria wciąż nie może odzyskać swoich prowincji, Węgry nie mają żadnej armii. Nic nowego, można by rzec. Dajcie mi stabilność. Ja chcę tylko trochę stabilności. O Jezusie! Widzicie tą biedną małą Austrię. To trochę smutne. Z drugiej strony, patrząc na to z perspektywy czasu, to powiedziałbym nawet, że... A? Możecie mi to wytłumaczyć? O, okej. Okay. Kolejny punkt do centralizacji. Wyślemy paru kupców dys. O, i kolejne dziesięciolecie, które można zaliczyć do tych udanych. 1459 Polska. O. To mnie odrobinę martwi, ale o tym w swoim czasie.